Jadę przewietrzyć chłopaków. Mówiłem o dronach, a o czym myśleliście? Co wam po tych głowach chodzi? Przyjechałem tutaj do Parku Panionskiego, tu zaczynałem poprzedni odcinek. Chciałem przewietrzyć trochę drony, ponieważ zimą nie latam. Różne są teorie na ten temat. No, chyba że jakieś ważne zlecenie by się trafiło, to wtedy bym się zastanowił. Natomiast co do zasady nie latam. Zaraz wam powiem dlaczego. Jestem tutaj, bo pomyślałem, że dogram jakieś fajne przebitki do odcinka, który już obejrzeliście, poprzedniego odcinka. Nie wiem jak to wyjdzie z dzisiejszym lataniem, bo nawet trochę kropiło, więc zobaczymy. No ale wiecie, trzeba skalibrować kompas, IMU, takie tam. O, znalazłem przyzwoite miejsce. Tu się rozłożymy. Idealnie. Awaryjnie pod ręką jest rozwiązanie, ale na razie jest ok. Nie ma takiej potrzeby. Ach, zimno. No nic, zacznę od malucha, żeby cokolwiek nagrać dzisiaj. Chociaż kilka sekund, jakąś przebitkę, tak jak powiedziałem. Ale wieje. Nie wiem, czy to się dzisiaj uda i czy to jest mądre i bezpieczne. W każdym razie, powiem wam tak, nie latam zimą. Po pierwsze, nie zalecają tego producenci tego sprzętu. W dokumentacji jest napisane, aby latać w temperaturach powyżej zera. Co więcej, tego typu sprzęt, no umówmy się, że nie trzeba być specjalistą od dronów, żeby wiedzieć, że elektronika nie lubi wilgoci, więc żadne opady, chmury, mgły, a to jest bardzo częste o tej porze roku. No i ta temperatura. Oczywiście można ogrzać baterię, latać się tylko do połowy tej baterii, żeby nam prądu po prostu nie zabrakło, bo w niskiej temperaturze, na logikę znowu, baterie szybciej będą się rozładowywały, ale zdarzają się różne sytuacje. Oczywiście wiem, że są ludzie, którzy latają zimą, fajne zdjęcia im czasami wychodzą, a czasami dron spada, bo na przykład doszło do oblodzenia śmigieł. Pamiętajcie też, że to, że tutaj pozornie jest sucho i temperatura na plusie, to nie znaczy, że 50 czy 100 metrów wyżej jest taka sama sytuacja. Widziałem niejednokrotnie na przykład oblodzone śmigła drona, a to się wiąże z upadkiem. Zdarzają się też sytuacje, kiedy dron wybiera opcję Return to Hong Kong. Tragedii nie ma, ale jest silny wiatr, niestety, więc na tą chwilę sobie dam spokój. Rączki też mi zmarzły, nie wiem czy widać, że są różowiutkie, także na dzisiaj się zbieram do domu, coś już tam mam, a drugiego przelatam może jakoś w tygodniu, jak będzie ładniej, cieplej. Na pewno jak coś fajnego powstanie, zaglądajcie na moje social media, tam na pewno to wrzucę, więc warto tam zaglądać. Często zadajecie pytania, jaki dron na początek? Tylko i wyłącznie Mavic Mini. Każdym innym, oczywiście możecie sobie kupić nawet za, nie wiem, 200 czy 150 zł drona z Lidla czy z jakiegoś innego marketu. To też się podniesie, nie wiem na jak długo i gdzie poleci. Natomiast jeżeli chcecie zrobić ładne zdjęcie, ładne wideo, macie jakiekolwiek pojęcie o robieniu zdjęć, robieniu wideo i później jakiekolwiek pojęcie o montażu tego wszystkiego, to naprawdę świetne rzeczy możecie zrobić tym sprzętem. A ponieważ jest Mini 2, to ten jest teraz jeszcze tańszy, jeżeli go dostaniecie. Polecam. Okej, okay. A ja tymczasem wracam do auta. Wszystko wziąłem. Zawsze mam takie myśli, jak ruszam z miejsca, gdzie coś robiłem z jakimś sprzętem, to zawsze mam wrażenie, że coś zostawiłem. Oczywiście najczęściej mylne wrażenie. Tak naprawdę mógłbym jeszcze polatać, a szczególnie Mavic'iem dwójką, bo nawet tak silny wiatr, on sobie radzi świetnie. Ale naprawdę zmarzłem i mi się po prostu nie chce. Jadę na obręb.
A tak w ogóle mam takie przemyślenie, że jestem Wam winien takie uzupełnienie, jeśli chodzi o poprzedni odcinek, czyli bieganie a smog i jak to wygląda u mnie. Myślę, że moje podejście jest bardzo podobne do Tomka. Oczywiście zdaję sobie sprawę z zagrożenia. Teraz moja świadomość znacznie wzrosła, robiąc ten odcinek, przygotowując się do niego. Też oprócz wysłuchania ekspertów trochę poczytałem na ten temat. Oczywiście staram się szukać możliwości trenowania w miejscach zielonych, w miejscach takich jak Park Poniatowskiego chociażby. Zresztą do tego parku mam bardzo duży sentyment. Tam właśnie na trasie Park Runu stawiałem chyba swoje pierwsze kroki biegowe jakiś czas temu. Oczywiście Park na Zdrowiu, gdzie kończyłem poprzedni odcinek. Tam też rozmawiałem z Tomkiem Osmulskim. On tam też trenuje, zresztą bardzo wielu amatorów biegania tam trenuje. Piękne tereny. Macie elementy parku, przede wszystkim parku, ale też gdzieniegdzie taki klimat lasu. Oczywiście uciekam właśnie do lasu Łagiewnickiego tu pod Łodzią, właściwie to jest jeszcze w Łodzi. Tam jest bajka niezależnie od pory roku, zresztą mogliście to zobaczyć w niejednym z moich odcinków. Polecam. No tak wygląda to u mnie. Generalnie czasem nie da się uniknąć treningów na ulicy, bo po prostu nie ma czasu. Gdzieś wygospodaruję godzinę czy półtorej, może dwie, w zależności jak długi trening mam w planach. I czasem po prostu już brakuje tego czasu na dojazd w to zdrowe miejsce. Właściwe zdrowe miejsce. A jeśli chodzi o maski antysmogowe, nie próbowałem. Słyszałem, że wręcz mocno pogarszają możliwości te wysiłkowe, sportowe. Myślę, że nie zrobiłbym treningu 10, 15 czy 20 km w takiej masce. Po prostu nie dałbym rady, nawet biegnąc wolno. Myślę, że na tą chwilę kompletnie nie moja bajka, ale na pewno moja świadomość wzrosła. Jeszcze raz dziękuję wszystkim moim ekspertom z poprzedniego odcinka, bo i ich wiedza, ich doświadczenie, ale też przygotowując się do tego odcinka, tak jak wspomniałem, zyskałem dużo więcej świadomości. I jedyne, co mogę się zobowiązać, to będę na pewno starał się więcej tego czasu gospodarować, żeby trafiać jednak z treningiem w takie miejsca, które no nie stwarzają takiego zagrożenia dla mojego zdrowia, a nawet życia, szczególnie zimą. Bo mówią, że odcinek musi być o czymś ważnym, chcą się czegoś dowiedzieć, chcą, żebym dokładnie zbadał jakiś temat. A to jest po prostu vlog i tutaj każdy, mam nadzieję, może znaleźć coś dla siebie. To jest o mnie, o tym, co robię, o czym myślę, co uważam na dany temat. Czasami pokazuję Wam ciekawe miejsca, mam nadzieję, że ciekawe są dla Was, ciekawe rzeczy, zapraszam ciekawe osoby do siebie. I to właściwie tyle. Jeśli Was czymś zainspiruje, zmotywuje, albo po prostu ze mną na tablecie czy na telefonie zabijecie troszeczkę czasu, jest mi bardzo miło, super, o to chodziło. A tymczasem po prostu odcinek o niczym. Zabrałem kamerę, czyli Was ze sobą, jadę na zlecenie, nie wiem, czy zdążę dzisiaj coś zrobić, bo jest coraz ciemniej, a niestety złapało mnie troszeczkę korki, ale nic, jestem już w Brzezinach i zobaczymy, przynajmniej plan minimum przewietrze drugiego chłopaka, if you know what I mean. Zgłoszony. Siemy, zobaczcie w tam. W takiej kamizelce. Dzisiaj latanie służbowe. No i to by było na tyle. Co z tego wyszło, zobaczymy później. Jeśli chodzi o Was, kciuki w górę,
komentarze, piszcie co chcecie i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!